Cześć, ponownie witam. Jestem Tomek Kaczmarzyk i będę prowadził prezentację na temat czysto funkcyjnej struktury danych. I w sumie już ją prowadzę trzeci raz, więc wiem z doświadczenia, że czasami ten temat potrafi budzić pewne kontrowersje, bo ludzie się zastanawiają, na przykład, czy w XXI wieku warto jeszcze mówić w ogóle o strukturach danych, albo co to w ogóle znaczy funkcyjne, albo jeszcze w ogóle, czy cokolwiek na tym zepsutym świecie może być jeszcze czyste. Postaram się rozwiać te wątpliwości i być może jeszcze parę innych. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o mnie, to w skrócie, ja po prostu bardzo lubię programować i robię to dla pieniędzy już od paru lat. Ostatnio w firmie Silly Solutions tu we Wrocławiu. Jeżeli chcielibyście porozmawiać z moimi kolegami, to są tam na stoisku. Oprócz tego mam Twittera, mam bloga, też zapraszam. I okej. Agenda wygląda na dzisiaj tej prezentacji tak, że najpierw opowiem o podstawach czysto funkcyjnych struktur danych, a później o wewnętrznych mechanizmach, jakie są w Gicie. I to wygląda tak być może troszkę jako niepowiązane tematy, ale mam nadzieję, że na koniec, i są w dużej mierze niezależne, ale mam nadzieję, że na koniec stworzą one jakąś spójną całość, którą podsumujemy sobie pod koniec. Skąd w ogóle wziął się ten temat? Skąd ten mój pomysł? Wszystko zaczęło się od superbohaterów. Czyli ludzi, których naśladujemy. Dla mnie superbohaterami takimi są przede wszystkim nauczyciele, ludzie, od których się czegoś nauczyłem, dość bardziej doświadczeni koledzy z zespołu. I tak sobie o tym myślałem jakiś czas temu, że to są świetne czasy z internetem, z ruchem open source, którego jestem wielkim zwolennikiem. Także możemy się uczyć w zasadzie od kogokolwiek, kto tylko chce podzielić się swoją wiedzą. I między innymi byłem zawsze zafascynowany tym, jak fajnym narzędziem jest Git. Usłyszałem słowa Linusa Torvaldsa, że on to dosyć dosadnie określił, że zły programista martwi się o kod, a dobry o struktury danych i zależności pomiędzy nimi. I pomyślałem sobie, że warto zobaczyć, no to jakie struktury danych ma Torvalds w swoim programie, w Gicie. Jak już tam zajrzałem, to sprawiło, że zacząłem się interesować właśnie czysto z funkcyjnymi strukturami danych, które zostały opisane przez Chrisa Okazaki ponad 20 lat temu, a od tego czasu zostały zaimplementowane w wielu językach programowania i z powodzeniem wykorzystano je do stworzenia legendarnego software'u. Więc przechodzimy do części pierwszej. Podstawy czysto funkcyjnych struktur danych. Tylko jeszcze wcześniej pewne ostrzeżenie, bo zamierzam tutaj popełnić pewną zbrodnię przeciwko matematycznej precyzyjności, którą można opisać te wszystkie tematy. Jeżeli ktoś chciałby dowodów jakichś matematycznych, lepszego formalnego zapisu, to ich tutaj niestety nie będzie, bo wydaje mi się, że w sumie taka konferencja nie jest miejscem na to, ale polecam pracę Okazakiego, czy tam Okazaki. On bardzo fajnie to opisał i w sumie to jest przyjemne i ciekawe próbować nadążać za tym tokiem myślenia. Ja będę pokazywał, więc nie będzie matematycznego wykładu, będę pokazywał kreski, kółka, jakieś tam, troszkę kodu w Javie będzie, ale niewiele. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Funkcyjne. W skrócie, bo też się nie chcę na ten temat rozwodzić, na nasze potrzeby dzisiaj wystarczy tak, że to jest, obiekty są immutable, czyli nie zmieniają swojego stanu i nie mają side effectów. I w zasadzie w ten sposób na te dzisiejsze rozważania taki opis nam wystarczy w zupełności. Tego typu obiekty widzieliście pewnie w każdym języku programowania, są na przykład typu string, obiekty liczbowe, tak jak w Javie. I to samo możemy, w zasadzie ten sam efekt może odnosić się do struktur danych i mniej więcej na tym polega tak naprawdę. Cały problem, czy tam wyzwanie polega na tym, aby zachowując to immutability, było to efektywnie. No bo pierwsze, co może nam przyjść, no to tak jak to opisano na przykład w Effective Java, kopiowanie defensywne, tak, i mamy immutable object. No to spróbujmy. Implementacja mogłaby wyglądać mniej więcej tak, takiej jakiejś listy. Ona w środku ma zwykłą mutowalną listę, ale w momencie, kiedy chcemy wykonać jakąś operację, to nie modyfikujemy stanu naszego obiektu, tylko zwracamy nowy, który już ma stan taki po wykonaniu tej operacji. W tym przypadku wykonujemy kompletne kopiowanie wszystkich wartości, dodajemy nowy element, zwracamy nową wartość. No jest to immutable, ale wiadomo, wydajność jest beznadziejna i nie tego się spodziewamy, nie tego chcemy, więc bez obaw.
to nie jest tak, że jeżeli mają być te struktury danych immutable, to po prostu będziemy tylko kopiować defensywnie i mieli beznadziejny performance. Wymyślono wiele sposobów dla różnych struktur danych. Najprostszą z nich jest lista. Być może ją znacie, bo jeżeli ktoś programował w skali na przykład, więc ja tak tylko szybko przypomnę, jak taka podstawowa funkcyjna lista wygląda. Mamy trzy operacje. Head, który zwraca pierwszy element, tail, który zwraca wszystkie elementy oprócz pierwszego i cons, czyli dopisanie kolejnego elementu na samym początku tej listy. I przy takim API możemy się zastanowić nad jakąś efektywną implementacją. I wygląda ono mniej więcej w ten sposób. Takim podstawowym elementem jest komórka, która ma dwa wskaźniki. Pierwszy na element naszej listy, na przykład liczbę, ale niekoniecznie. I drugi wskaźnik na kolejną, taką samą komórkę. Jak chcemy zakończyć, więc to jest taka struktura rekursywna, jak chcemy ją zakończyć, to jest taki specjalny obiekt nil. I to w zasadzie tyle, bo zauważcie, że to wystarcza nam, żeby bardzo szybko w czasie O1 wykonywać wszystkie operacje z tego API. Na przykład, jeżeli tak sobie przypiszemy referencję do tej listy, no to tail to tylko zwrócenie po tym wskaźniku kolejnego elementu. Head, wiadomo, dopisanie, że wykonanie takich dwóch operacji, tail i później cons, nie wymaga kopiowania całej tej struktury, więc reużywamy też pamięć. Można spokojnie jedną komórkę wskazywać wieloma innymi, bo nie ma tutaj żadnych side effectów ani modyfikowania. Problemem z tą implementacją jest, czy to znaczy to nie jest problem, bo API nie udostępnia tutaj opcji dopisywania elementu na końcu, ale jeżeli chcielibyśmy sobie wyobrazić, że chcemy dopisać element na końcu, to niestety musielibyśmy przeiterować przez wszystkie elementy i zrobić kopię w zasadzie ich, stworzyć nową strukturę danych i to byłoby bardzo nieefektywne. Więc w tym momencie przechodzimy do ciekawszej struktury danych, kolejki funkcyjnej. I właśnie kolejka polega mniej więcej na tym, że ma takie samo API jak przed chwilą lista i dodatkowo operację snok, czyli cons od tyłu, dopisanie elementu na samym końcu. I tak jak powiedziałem, na bazie samej tak prostej implementacji tej kolejki, listy, tej co była przed chwilą, no nie da się efektywnie w zasadzie zrobić tej operacji snok. Więc można się zastanowić, jak to zaimplementować i jest na to rozwiązanie. W skrócie, nasza kolejka będzie miała dwie listy, gdzie przez listę rozumiem dokładnie tą strukturę danych, którą przed chwilą pokazywałem. Pierwsza lista jest normalna, uporządkowana w odpowiedniej kolejności, natomiast druga lista jest w odwrotnej, czyli to, co teraz widzimy na slajdzie, to jest kolejka, która ma elementy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dzięki temu, korzystając z API tych list zagnieżdżonych, będzie można efektywnie wykonywać operację dopisywania na końcu naszej kolejki, bo tak naprawdę to będzie operacja dopisywania na początku tej tylnej listy. Przykładowo, jeżeli zaczynamy od pustej kolejki, czyli dwie listy wewnętrzne są puste i wykonamy operację snok 2, no to jeżeli jest pusta, to na początku dopisujemy do pierwszej listy, ale już przy kolejnym dopisujemy do drugiej listy, przy kolejnym dopisujemy znowu na początek drugiej listy, początek, bo to jest odwrócona kolejność. Wszystko jest szybkie, bo dopisywanie do początku listy, tak jak zauważyliśmy, jest bardzo szybkie. I tak dalej. Ciekawa sytuacja dzieje się w momencie, kiedy, no właśnie, w takiej sytuacji. Jeżeli chcemy zawołać tail, czyli zwrócić strukturę danych, w której nie ma pierwszego elementu, a są wszystkie pozostałe, no to co mogłoby być wynikiem właśnie takiej operacji w takim przypadku, w przypadku, kiedy pierwsza lista miałaby stać się pusta. I właśnie jedno z rozwiązań mogło wyglądać tak, że zwracamy taką strukturę danych w takim stanie. Nie jest to najlepsze, bo zauważcie, że wtedy, jeżeli ktoś zawołałby na przykład head na takiej kolejce, czyli chciałby pierwszy element, to wymaga to odwrócenia tej tylnej listy. I nie jest łatwo przewidzieć, jaką złożoność obliczeniową będzie miał ten head. Więc załóżmy, że, znaczy to prawda, to odwracanie tej listy i tak jest nie do uniknięcia w niektórych sytuacjach, ale warto tak zrobić, żeby te podstawowe operacje typu head były zawsze szybkie i zawsze były w O1. A na przykład w operacji tail czasami występowała taka sytuacja, że trzeba odwrócić tą listę, więc zajmuje to więcej czasu i więcej złożoności obliczeniowej. Także wynikiem tej operacji nie będzie taka postać, a taka. Więc jeżeli wołamy tail i miałoby dojść do tego, że pierwsza lista jest pusta, a tylna nie, ta druga nie jest pusta, no to właśnie wtedy robimy reverse, przerzucamy wszystko do pierwszej listy i w takiej postaci, czyli takiej, że tylna lista jest pusta, zostawiamy strukturę danych. Więc dzięki temu jest tak, że wszystkie operacje poza tail zawsze są w O1, a tail od czasu do czasu no, wymaga odwrócenia. Odwrócenie jest operacją no, od n dla takiej listy, więc
więc od czasu do czasu zajmie więcej, no więcej cykli procesora. I właśnie zastanawianie się nad złożonością obliczeniową tych struktur danych to jest bardzo ciekawy temat, więc przyjrzyjmy się temu jeszcze bliżej. Jaka jest złożoność obliczeniowa takiej kolejki? I to znowu, tak jak mówiłem, bez żadnych dowodów matematycznych, chociaż można je znaleźć w tej oryginalnej pracy. Więc na górze będę pokazywał stan naszej struktury danych, a na dole będę rysował taki graf cyklu, raczej historii jak gdyby logicznej tej struktury, gdzie wierzchołkami będą operacje, które wykonujemy. I ten graf będzie, znaczy jej strzałki pokazują, że wynik tej operacji jest przekazywany bezpośrednio do kolejnej. Więc przykładowo, jeżeli zawołamy na takiej strukturze danych snok, przepraszam, dopisujemy element, no to tak jak mówiłem, dopisujemy trójkę do tylnej listy. Kolejną operacją będzie snok 4. Mamy taką postać tej listy. I w tym momencie zaczynamy wołać tail. Nie ma problemu, bo pierwsza lista miała dwa elementy, teraz już ma jeden. Zawołamy kolejny tail. Snok. W tym momencie dopiero tail. Tutaj nastąpiło to odwrócenie, o którym mówiłem wcześniej, to jest ważny moment. I tak dalej. Kolejne taile już są znowu tanie, bo mamy dużo elementów w przedniej liście. Mniej więcej widać, o co chodzi. Jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową dla takiej historii logicznej tej struktury danych, to mamy tak, od 1, dalej od 1 i ten tail, o którym mówiłem, no on jest w złożoności od m, gdzie m to jest liczba elementów w tylnej liście. I później znowu od 1. Więc tak zwany worst case, computational cost dla tej struktury danych, to jest po prostu od m, gdzie m to jest liczba elementów w tylnej liście i koniec. Ale jest jeszcze coś takiego jak koszt zamortyzowany i tutaj też nie będę bawił się w jakieś definicje, ale tak na wyczucie można sobie zobaczyć, że jeżeli w tej tylnej liście miało być m elementów, w tym przypadku były 3 w pewnym momencie, to żeby tak się w ogóle stało, to musiało być wcześniej co najmniej tyle samo operacji kosztujących o od 1. Więc tak uśredniając, tak naprawdę, czyli ten zamortyzowany koszt takiej struktury danych będzie o od 1. W praktyce to będzie tak, że od czasu do czasu jedna z operacji tail będzie trwała dłużej niż pozostałe, ale w uśrednieniu nie mamy tej najgorszej złożoności. To jest koszt zamortyzowany, jeszcze do tego nawiążę później. Przy czym jest tutaj jedna pułapka w takim myśleniu, bo zauważcie, że mówiłem, tak jak jeszcze mówiąc o tym grafie, że bezpośrednio po operacji wynik jest przekazywany do kolejnej. I niekoniecznie tak musi być, no bo z drugiej strony, jeżeli mamy całe to immutability, to właśnie chyba o to chodzi, że zwracamy te wyniki, nie modyfikujemy poprzedniego stanu, możemy je przekazywać jako wartość obojętnie gdzie. I właśnie to, co pokazałem przed chwilą, to jest mniej więcej takie wywołanie. Ale co się stanie, jeżeli w tym najgorszym momencie, czyli tuż przed tym zaznaczonym na czerwono tailem, który jest taki drogi, zrobiliśmy coś takiego, przypisali to i wywołali ten tail w wielu innych kontekstach wykonania. Za każdym razem będzie to kosztowało o od m. I da się tego uniknąć. I ten problem w ogóle jest nazywany problemem wielu przyszłości. Moja ulubiona nazwa w całej tej pracy. Jeżeli chcielibyśmy to pokazać na tym grafie, to mniej więcej wyglądałoby to tak, że te wyniki tych operacji możemy przekazywać także do innych w międzyczasie. I w tym momencie ten tail wprowadza strukturę danych do takiego stanu, że kolejny tail, ten, o którym mówiliśmy, będzie kosztował o od m. I w szczególnym przypadku wszystkie te inne taile kolejne po właśnie od tego punktu też będą tak kosztowne. Można tego uniknąć, tak jak powiedziałem. Lazy evaluation i memoization to są rozwiązania. One są wbudowane w zasadzie w niektóre języki programowania. Ja specjalnie wybrałem Java, w której tego natywnie nie ma. Są czasami biblioteki, ale sobie łatwo to zaimplementujemy sami, po to, żeby może trochę lepiej to zobrazować, chociaż składnia nie będzie jakaś tam piękna, ale mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Więc wprowadźmy sobie kontekst właśnie tego memoization, czyli raz wykonana funkcja, jak już będzie obliczona, wynik zostanie zapamiętany i kolejne wywołania już nie będą wymagać tych obliczeń, tylko będą zwracały wcześniej zapamiętany wynik. No i tak obiektowo możemy to sobie zaimplementować w ten sposób. Tutaj mamy taki funkcyjny interfejs Java, Javowcy pewnie znają, jeśli nie, to po prostu, jeżeli ktoś nie zna, to on ma jedną operację, tak, get. I wtedy wykonuje obliczenie, to jest taka jakby funkcja nasza, tak to nazwijmy,
No i właśnie nasze suspension, tak to nazywamy, czyli taka opóźniona operacja, jak na nim wywołamy force, sprawdzamy, czy już wcześniej była wyliczona ta wartość, jeśli była, to zwracamy stary wynik, a jeśli nie była, to dopiero to wykonujemy obliczenie i tyle. I za pomocą, no i to suspension w praktyce może wyglądać tak. Tutaj przekazujemy wyrażenie lambda, tak, jakąś taką funkcję, która zwraca nową losową liczbę. I przy pierwszym wywołaniu tu będzie wygenerowana ta losowa liczba, zostanie wyświetlona, ale przy tych kolejnych już będzie cały czas zwracana ta sama, nie będzie nowy random generowany, bo to jest właśnie tak opóźniona i zapamiętana za pomocą memoization funkcji. Okej. I ważne jest też to, że w momencie tworzenia tego obiektu nie jest to liczone, tylko dopiero przy pierwszym wywołaniu. I na bazie tego możemy teraz zaimplementować taką prostą, pomocniczą strukturę danych, która nas przybliży do naszej kolejki. Stream, który ma operację tail, append, który dopisuje na końcu z tego streamu. Tu jest ważne, że on bierze suspendowany stream, a nie od razu wyliczony, to będzie zaraz istotne. Można go odwrócić i sprawdzić, czy jest pusty. I zaimplementujemy ten interfejs dwoma klasami. Pierwsza symbolizuje pusty stream. Pusty stream, no to wiadomo, isEmpty jest banalna implementacja, zawsze zwraca true i tyle, bo zakładamy, że ta klasa tylko reprezentuje puste streamy. Odwracanie, no odwracanie pustego streamu też jest banalne, zwracamy tą samą wartość, bo jest pusty, to nie ma znaczenia. Tail. Tutaj nie będziemy się za bardzo przejmować jakimiś tam wyjątkami, więc po prostu rzucimy exception i tyle. Ale tam później dalej w implementacjach też się nie będę tym za bardzo przejmował, więc bierzcie na to poprawkę. Nie jest to w tej chwili najważniejsze. No i append. Zakładamy, że no, skoro appendujemy coś do czegoś pustego, to musimy wywołać, tak jak wcześniej pokazywałem, to suspension forcem, ten stream, który dopisujemy i to jest nasz wynik. OK, i teraz druga klasa, łatwo się domyślić pewnie, non-empty. Tutaj zapamiętujemy pierwszy element, to jest podobnie jak w tej liście, tyle że operujemy na streamach i suspendowanych streamach. Zapamiętujemy pierwszy element, zapamiętujemy zasuspendowany tail. IsEmpty zawsze zwraca false, bo ta klasa reprezentuje tylko niepuste. Tail, zauważcie, to jest wywołanie force na naszym suspendowanym tailu, bo tail mamy zapamiętany praktycznie wprost, trzeba go tylko ewentualnie wyliczyć, jeżeli nie był wyliczony. Reverse, nie będę pokazywał szczegółów implementacyjnych, ale nie ma tu żadnej magii, on po prostu odwraca w czasie od n, wykonuje pełny reverse i nie ma tu, to suspendowanie nic nie pomaga, to jest kosztowna operacja. I append, zwracamy nowy non-empty element z naszym obiektem typu head i nowym suspension, czyli to appendowanie, które czasami może wywołać force'a w przypadku tego elementu, no właśnie, może wywołać force'a, czyli być kosztowne. Jest suspendowane. I za pomocą tego streamu możemy próbować już w tej chwili zaimplementować naszą kolejkę. Ona ma, podobnie jak wcześniej, front i rear, tylko te różnie są listy, a właśnie te streamy, o których mówiłem. Dodatkowo sobie taką pomocniczą wartość damy integery, które zawierają liczbę elementów w każdym z tych dwóch streamów. Tak zaraz zobaczycie, że to ułatwi nam trochę implementację. I teraz tak, tail zwraca nową kolejkę, to jest taki pomocniczy, tutaj mam taką pomocniczą funkcję, zaraz pokażę, bo w niej jest cały trik. Zakładamy, że się zmniejszyła długość frontowego streama o 1, rear zostaje taki sam i jego długość tak samo. A na froncie wołamy tail. I w tej pomocniczej funkcji pilnujemy takiego inwariantu, żeby tylny stream nigdy nie był dłuższy niż przedni. I tylko tyle. I w zasadzie tylko tyle widać. Czyli jeżeli jest to spełnione, no to spoko, konstruktorem po prostu, tam są zwykłe przypisania, te wartości przypisujemy. Jeżeli miałoby się tak stać, no to wtedy robimy tak, że do frontu dodajemy odwrócony, bo pamiętamy, że ten w rear jest, są odwróconej kolejności te elementy, ale suspendowany. Frontowa lista ma sumę tych dwóch długości, tylna jest w tej chwili pusta. I być może będzie to teraz lepiej widać na przykładzie, jak to wygląda w praktyce. I znowu tak jak wtedy, na górze mamy wartość naszej kolejki, a na dole będzie graf operacji. Jeżeli kolejka jest w takim stanie, pamiętamy, że to są streamy, wywołamy teraz na niej tail. Działa to normalnie tak jak wtedy, z pierwszego streamu. Działa to tak jak w liście, bez problemu robimy tail, odrzucamy pierwszy element. Kolejną operacją jest znowu tail.
I zauważcie, że wtedy tu jest już musi być utworzona ta opóźniona operacja przerzucania elementów do pierwszej listy. Bo stałoby się tak, gdybyśmy zrobili to wprost, że pierwsza lista byłaby krótsza niż tylna. Pierwszy stream znaczy się. Więc nie wystąpiło tutaj jeszcze obliczenie tego odwrócenia, ale jest już utworzony obiekt typu suspension, o którym mówiłem. OK. I przy kolejnym tailu, jak najbardziej cały czas działamy normalnie, ale jeszcze przy kolejnym, jak już miałby być pierwszy, ostatni element w tym pierwszym streamie, musi być wywołany force na tym suspendowanej operacji. Wtedy jest wywołany reverse. Mówiłem, że reverse nie ma żadnej magii, on kosztuje dosyć dużo. Tyle, ile mamy elementów, tyle on kosztuje. I można by zadać pytanie, czy czasem nie sprowadza nas do takiej samej sytuacji jak wcześniej. Aha, no i no właśnie, tak jak wcześniej, już po wywołaniu tej kosztownej operacji mamy co najmniej tyle elementów, ile tutaj mamy tanich tailing, tak? Ale w sumie co się zmieniło? Bo dalej jest tak, że co jakiś czas będzie droższa ta operacja. Ale pilnując właśnie tego inwariantu, o którym mówiłem, że przednia lista nigdy nie jest dłuższa, nigdy nie jest krótsza niż tylna, zobaczcie, co się dzieje. To są te istotne punkty. Tutaj został utworzony suspension, tutaj sforsowany, więc w szczególnym przypadku, tak jak wcześniej, jeżeli zrobilibyśmy coś takiego, to prowadzi to w sumie do bardzo podobnej sytuacji, ale zauważcie, że ten obiekt, który został utworzony, ten suspension tutaj, to jest dokładnie ten sam obiekt w każdym z tych przypadków, w każdej tej logicznej historii tej struktury danych. Więc ten wywołany force dzięki temu mechanizmowi memoization będzie tylko tak naprawdę obliczony raz. No, o ile parę wątków nie zrobi tego jednocześnie, to może się zdarzyć, że będzie dwa razy, ale nawet jeśli, nawet gdyby to było obliczone dwa razy, to nie ma tutaj side effectów, więc nie ma problemu, przypisanie będzie zrobione dwa razy. Jeżeli ktoś bardzo by chciał, to może to synchronizować. Ale ciekawsza sytuacja jest, jeżeli za tym punktem będziemy przekazywać wartość i obliczyć równolegle, to nie ma problemu. Ale jeżeli stanie się to przed tym punktem, na przykład tak, to zauważcie, że w każdym z tych zielonych punktów będzie utworzony nowy, inny obiekt suspension. Więc jeżeli przekażemy ten wynik jeszcze gdzieś dalej, to on będzie niezależnie w ogóle wywołany force, niezależnie będzie obliczany. Ale właśnie dzięki temu, że pilnowaliśmy długości tych list, to każdy z tych obliczonych gdzieś tam w końcu suspension będzie pozwalał, tak jak tutaj jest zapisane, na co najmniej tyle samo później tanich operacji. Więc zamortyzowany koszt cały czas pozostaje mniej więcej od 1. Można się tylko zastanawiać, czy ten zamortyzowany koszt, co on tak naprawdę znaczy? No właśnie, mniej więcej znaczy on tyle. Jeżeli tutaj na osi poziomej będziemy mieli czas odpowiedzi systemu, połóżmy od sekundy do 20, a tutaj na poziomie numer operacji, kolejnej operacji, no to w przypadku worst case data structure, załóżmy o czasu 1, no to będzie cały czas po prostu 1 sekunda. Załóżmy, że każda z tych 100 operacji zajęła 1 sekundę. A załóżmy, że mamy drugą implementację, która przez większość czasu trwa 250 milisekund, a raz na jakiś czas dużo dłużej. Na przykład, no właśnie, 250, raz na jakiś czas 20 sekund. Po 100 takich operacjach będzie zajmie to nam około mniej niż 50 sekund, czyli dwa razy szybciej niż ta worst case implementacja, ale no nie zawsze, więc niby bardziej efektywnie, ale nie zawsze sobie możemy na to pozwolić, bo na przykład w systemach czasu rzeczywistego no nie można sobie pozwolić, że są takie co jakiś czas przerwy 20-sekundowe, ale nie tylko w takich systemach, bo wyobraźcie sobie, że macie jakiś system konsolowy, wpisujecie komendę i okej, okay, jest 0,25, 0,25, a nagle zawiesza się i trwa to 20 sekund. No to chyba już lepiej mieć taki, który zawsze odpowiada w sekundę, bo reakcje mogą być skrajne w takiej sytuacji, na taki system. Jest na to rozwiązanie. Bardzo sprytne, opisane w tej pracy, o której wspominałem, Chrisa Okazaki. W skrócie polega to mniej więcej na tym, żeby rozkładać w czasie tą operację odwracania listy. Nie chcę tego tutaj pokazywać, ale co było dla mnie istotne, to pokazać to, że jest bardzo dużo różnych ciekawych sposobów, nawet dla takiej prostej listy, dla takiej prostej kolejki, po to, żeby ona była w czasie od 1. Oczywiście będzie zajmować zawsze więcej trochę czasu niż taka mutowalna lista klasyczna, ale dla wielu sytuacji to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. Są też inne struktury danych i mają równie ciekawe implementacje. Bardzo ciekawe jest w ogóle przeczytać dowody matematyczne, bo to nie jest wcale oczywiste. Przez długi czas nie było w ogóle wiadomo, jak udowadniać ze względu na właściwości takich struktur danych ich złożoność obliczeniową. Okej. Przejdziemy teraz do części drugiej, czyli internale gita. W ogóle
Z Gitem jest trochę tak. Ja słyszałem taką, nazwijmy to, legendę o Gicie. Znaczy taka w sumie jest historia podana chyba nawet na Wikipedii, że programiści, którzy pracowali nad jądrem Linuxa, korzystali z jakiegoś komercyjnego systemu kontroli wersji rozproszonego i bardzo dobrze to wszystko działało do momentu, kiedy firma, która stała za tym systemem kontroli wersji, nie stwierdziła, że jednak dobra, już nie będziemy im dawać go za darmo. I stało się wtedy tak, że Linus Torvalds podobno usiadł i jakoś tydzień później czy dwa tygodnie później w ogóle była pierwsza wersja Gita w ogóle zaimplementowana. I to jest niesamowite. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie sprawdziłem, czy ta historia jest prawdziwa, ale lubię wierzyć, że jest. Dlatego warto moim zdaniem zerknąć, jak ten git wygląda w środku. Bo odpowiedź wydaje mi się tkwi w tym cytacie, że to struktura danych musi być tak dobra, że później dało się na jej bazie zbudować tak fajny system kontroli wersji. Okej, to teraz tak jako przykład, na przykładzie jak to działa. Po lewej stronie będzie nasz katalog roboczy, a po prawej repozytorium. Gdzie przez repozytorium możemy sobie wyobrazić jako zwykły katalog na dysku i to wszystko jako zwykłe pliki, bo to jest naprawdę proste. Więc zakładając, że mamy w katalogu roboczym, na którym pracujemy, zakładając, że mamy tam dwa pliki, A i B, i chcemy w pewnym momencie je zwersjonować, zapisać w takiej wersji, jakie są. W Gicie to działa tak, kopiujemy sobie jeden i drugi plik do repozytorium i opisujemy jakimś plikiem snapshotu, który ma wskaźnik na właśnie te dwa pliki. I to jest nasz pierwszy snapshot, nasza pierwsza wersja i w zasadzie to jest tyle. Te niebieskie, czyli te nasze pliki w Gicie są nazywane blobami, ten żółty, ja mówię jako snapshot, ale on się nazywa tree, drzewo. W pewnym momencie edytujemy plik w naszym katalogu roboczym. Załóżmy, że plik B już ma wersję drugą. Chcemy wykonać, no zapisać kolejną naszą wersję. Do repo wrzucamy no właśnie tą nową wersję pliku B. Tworzymy nowy taki manifest, taki z tego snapshota, nowy obiekt tree. On wskazuje na tą nowy plik, ale po ile pierwszy się nie zmienił, więc może cały czas na niego wskazywać na tą poprzednią wersję, tak? Nie musimy go kopiować jeszcze raz. No i kolejna sytuacja, w której zmienia się też wersja pliku A, ale co więcej, żeby teraz jeszcze to skomplikować, dokładamy jeszcze nowy plik C i co więcej w podkatalogu jakimś dodatkowym. I jak to można by teraz zapisać? No to tak, część już znamy. Wrzucamy nową wersję pliku A, wrzucamy plik C. Nasz manifest wskazuje na tą, co już mieliśmy, wersję B, nową wersję A. Jak zapisać ten C? Bo on jest w katalogu. Bardzo prosto. I tutaj zauważcie, że jest pewna analogia. Znowu to jest taka jak gdyby rekursywna struktura danych. Tworzymy nowy nasz plik snapshotu, nowe drzewo. Ono wskazuje na C, a natomiast to główne drzewo w naszej wersji wskazuje na ten utworzony przed chwilą obiekt. Tutaj jest dosyć ciekawe, można się zastanawiać, w jaki sposób sprawdzać, czy już mamy w repozytorium dany plik o danej zawartości, czy nie. No, trzeba liczyć sumy kontrolne i one są też identyfikatorami wszystkich obiektów w Gicie. SHA1 i w ten sposób to mniej więcej działa. Ale co więcej, jeżeli sobie chcemy wyobrazić to repo, tak jak mówiłem, jako jeden katalog, no to zauważcie, że nie możemy tych plików trzymać pod takimi nazwami oryginalnymi, bo na przykład plik A jest tutaj w jednej wersji, tutaj w drugiej, no i jak je nazwać, żeby nie było konfliktu. Skoro i tak potrzebujemy sumy kontrolnej, nie możemy używać takich nazw pliku, to po prostu zapisujemy, nazwą pliku jest suma kontrolna i dzięki temu bardzo szybko możemy sprawdzać, czy coś jest w repo, czy nie ma. Czyli wygląda to mniej więcej tak. No można się zastanawiać w takim razie, gdzie są oryginalne nazwy plików. No i odpowiedzią są właśnie te zaznaczone na żółte obiekty tree. Tam, przy tych linkach, link jest do pliku o nazwie, którą jest suma kontrolna i dodatkowo jest napisane, pod jaką wersją, nazwą oryginalną on występował. Więc jeżeli zmienimy samą nazwę pliku, to w zasadzie dalej obiekt, ten blob, jest trzymany tylko raz, a będą tylko różne linki z różnymi nazwami. I to w zasadzie jest tyle. Jeżeli chodzi o ten obiekt typu drzewo, ten tree, to jest zwykły plik. Możecie sobie wyobrazić jako właśnie zwykły plik, który ma referencję do odpowiednich sum kontrolnych, czyli plików, ma opisane nazwy oryginalne i tyle, cała filozofia. I te obiekty, do których ma referencje, mogą być albo blobami, albo kolejnymi drzewami, żeby strukturę katalogów odzwierciedlić. Jak wygląda, bo mówiłem cały czas, że możemy to trzymać w jednym katalogu i moglibyśmy, nie ma problemu, ale ze względu na pewne optymalizacje Git ma troszkę bardziej skomplikowaną strukturę. W katalogu .git z naszym repo jest podkatalog objects. Tam są kolejne podkatalogi o takiej dwuliterowej nazwie i te dwie literki, czy tam cyfry, to jest początek sumy kontrolnej.
czyli w katalogu na przykład FF będą wszystkie pliki, wszystkie obiekty, których suma kontrolna zaczyna się od FF. Przy czym ona w nazwie pliku już jest, ten prefiks jest już pominięty, tak? Czyli ten plik ma sumę kontrolną 1C96E2B bodajże, czy 6, jakoś tak. To dla optymalizacji, żebyśmy nie mieli zbyt dużo plików w jednym katalogu, bo jeżeli ktoś kiedyś próbował, to dobrze wie, że systemy operacyjne niezbyt dobrze sobie z tym radzą. Jest jeszcze jeden sposób reprezentowania tego repozytorium, którą wykorzystuje Git, ale to na razie pominę. Bo zauważcie, że to nie ma zbyt dużego znaczenia, jak będziemy to przechowywać tak fizycznie na dysku. Okej, ale żeby coś skomitować, no to chcielibyśmy jeszcze mieć jakieś metadane, tak? Na przykład imię, nazwisko autora, jakiś commit message, coś w tym stylu. Nie przechowujemy tutaj w tych obiektach tree, więc wprowadzimy sobie dodatkowy obiekt, który się nazywa po prostu commit. I wygląda to mniej więcej tak, że commit ma wskaźnik na właśnie jakiś obiekt tree, który reprezentował working directory w danym stanie. I oprócz tego ma wskaźnik na poprzedni commit jako parenta. Czasami na dwa commity, jeżeli to był merge. Ale idea jest ogólnie rzecz biorąc prosta. I po raz kolejny. I ten commit jest zwykłym plikiem. On ma swoją sumę kontrolną, jest przechowywany jak każdy inny obiekt w Gicie. Więc cały czas operujemy po prostu na obiektach, niezależnie czy to jest commit, czy to jest drzewo, czyli katalog, czy to jest blob, czyli jakiś, czy jakiś plik. Czyli jakiś plik. I właśnie jeżeli patrzymy tak na historię, to w zasadzie to byłoby tyle, żebyśmy potrzebowali, co byśmy potrzebowali do wersjonowania, ale żeby było wygodniej, żeby nie trzeba było tymi sumami kontrolnymi operować, to są jeszcze takie coś jak wskaźniki. I te wskaźniki właśnie typu master, nazwami branży na przykład, tak? I specjalny wskaźnik head, który wskazuje na branch, na którym jesteśmy aktualnie. On jako jedyny może wskazywać nie na konkretny commit, a na przykład na inny branch, w tym przypadku master na przykład. I przełącza, ale to są tylko labelki, tak? One nie mają takiego dużego znaczenia, bo bez nich spokojnie byśmy mogli sobie poradzić. Może byłoby troszeczkę mniej wygodnie, ale funkcjonalność byłaby pełna. I to jest dosyć istotne, że one są takie zbędne i do tego zaraz przejdziemy za chwilkę. Bo okej, jak już wiemy, jak to mniej więcej działa, to zastanówmy się, jak wygląda commit w Gicie. Załóżmy, że mamy repo już w jakimś tam stanie, mamy nasz master, który wskazuje na commit, head wskazuje na master, spoko. Załóżmy, że chcemy coś skomitować. No to tak jak mówiłem, wrzucamy do repo te obiekty, których jeszcze nie było, robimy obiekt tree, linkujemy to, co trzeba, częściowo do nowych obiektów, część do starych, które już były, dodajemy obiekt typu commit, wskazujemy na parenta, w zasadzie tyle. No jedyne, co musimy zrobić, to przełączyć te labelki z branchami, tak? I to, że je przełączyliśmy, to jest jedyna rzecz, co właśnie, która się tu zmieniła. To jest rzeczywiście, tu nastąpiła zmiana, tak? Czyli zmieniliśmy stan jak gdyby tego wszystkiego, ale jeżeli pominiemy te labelki, które są, tak jak mówiłem, zbędne i mało istotne w sumie, to jedyne, co zrobiliśmy względem naszego repo, to dodaliśmy nowe obiekty. One linkują częściowo na stare, ale w zasadzie nie zmodyfikowaliśmy żadnego obiektu, jaki był w repozytorium. Na każdym kroku mamy w ogóle sumy kontrolne, więc bezpieczeństwo tego wszystkiego, zauważcie, jakie jest duże. Nie da się tak łatwo czegoś zmodyfikować, bo sumy kontrolne by się przestawały zgadzać. Więc w zasadzie analogia jest dosyć duża, bo tak jak mówiłem na początku, to bardzo przypomina nawet tą listę. Wychodzi, że Gita można uznać w zasadzie za czysto funkcyjną strukturę danych i właśnie dlatego w ogóle ten temat wydawał mi się taki ciekawy, jak popatrzyłem na Gita i dlatego mnie skierował w stronę czysto funkcyjnych struktur danych. Przy czym możecie się zastanawiać, ok, a co z git commit minus minus amend albo git rebase, który zmienia historię? No to gdzie tu jest ta niemutowalność? I tak naprawdę on nie zmienia historii, ani amend, ani rebase i pokażę wam teraz, jak to działa tak naprawdę. Załóżmy, że mamy takie drzewo takie drzewo commitów, no i chcemy właśnie zrebase'ować jeden branch względem drugiego, tak? Czyli zrebase'ować hotfixa względem mastera. I w praktyce wygląda to tak, i to nawet git wam mówi w konsoli, typu mówi po kolei operacje, które wykonuje, czyli najpierw przerzuca heada na mastera, i później commit po commicie aplikuje te zmiany właśnie na tym headzie. Zauważcie, że tu się zmieniła suma kontrolna, bo tu były, no bo ten commit obejmuje zmiany nie tylko stąd, ale też stąd, tak? Ale to jest zupełnie osobny obiekt. Tak samo ten. I na samym końcu tylko przełączamy labelkę z branchem. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że w zasadzie w Gicie nigdy nic nie ginie. Nawet jeżeli zepsujemy merge, o ile było kiedyś skomitowane, tak? No bo jeżeli nie, to zginie. Jeżeli mamy nawet takiego rebase'a i w połowie coś się pójdzie nie tak,
to te stare commity, one są cały czas dostępne. Nie będzie ich tak łatwo zobaczyć w logu, ale na przykład już w reflogu można. One są dostępne, no, dopóki nie zostanie uruchomiony garbage collector i spokojnie można się przełączyć na nie, można je zcheckoutować i być w takim stanie, jakim się było. Działa to jak czysto funkcyjna struktura danych. Oczywiście jest to odśmiecane od czasu do czasu, takie wiszące brancze. Właśnie garbage collecting w Gicie ten działa, ale przez jakiś czas mamy do tego spokojnie dostęp. I w tym wszystkim podoba mi się najbardziej to, że to jest w zasadzie proste, bo wyobraźcie sobie teraz, jak łatwo, już operując tylko na obiektach, prosty obiekt ze sumą kontrolną, w jednym repo musimy mieć te wszystkie obiekty, powiązania między nimi są stworzone w sposób naturalny, w samej treści niektórych z tych obiektów. Łatwo sobie w sumie wyobrazić, dużo łatwiej niż wydaje mi się na początku, jakiś protokół na przykład przesyłania zdalnie tych rewizji, tak? Można budować abstrakcję nad tym modelem. Zauważcie, że często diffa używamy w Gicie, wyświetla się jakiś diff, ale tak naprawdę te diffy tutaj nie są fizycznie przechowywane, on jest obliczany na bieżąco i łatwo go obliczyć. Okej, okay, są pewne dosyć ciekawe algorytmy, które sprawdzają, czy to jest ten sam plik i tylko przerzucony, czy nie. Tylko na przykład zmienił nazwę, zmienił treść, czy to zupełnie niepowiązane pliki, ale to znowu nad tą abstrakcją tych prostych obiektów, tego podstawowego wersjonowania można dużo zbudować. Można też zbudować pod spodem, bo tak jak mówiłem, że w repo przechowujemy obiekty w tej dwustopniowej strukturze katalogów, to jest jedna podstawowa implementacja, którą Git Git przechowuje, bo można by się zastanowić, ok, a co się stanie, jeżeli taki plik bardzo często zmienia się, tylko jedna linijka w pliku. No to co, za każdym razem to jest obiekt, za każdym razem to jest obiekt, kolejny obiekt, Git to jeszcze kompresuje, więc i to jest kolejny szczegół implementacyjny w zasadzie, ale no tak czy inaczej w takim zdegenerowanym przypadku, że jeden obiekt bardzo często zmienia część swojego stanu, to byłoby nieefektywne. I jest też druga, tak zwane pack file są w Gicie i tam właśnie z takim diffem jest przechowywany tylko przyrostowo taka wersja tego pliku. Ale równie dobrze bez tego jak najbardziej Git działałby bezproblemowo. To jest taka abstrakcja, nie wiem, jak porównać ją do jakichś takich systemów, gdzie jest jakaś domena zamodelowana, to jest trochę jak repozytorium, tak? Interfejs czy data access object, taki wzorzec. Jak najbardziej można przechowywać te obiekty w dowolny w zasadzie sposób. Można by sobie nawet zaimplementować fragment tego Gita, który przechowuje to w pamięci czy w bazie danych, byle gdzie, tak długo jak API jest utrzymane. I właśnie w tej prostocie wydaje mi się tkwi największa siła w tym przypadku Gita, ale ogólnie też software'u moim zdaniem uogólniając. I tak podsumowując, to co chciałbym, żebyście przede wszystkim zapamiętali z tej prezentacji, to jest to, że samo to, że coś jest immutable, to jest wielka siła w tym. I wcale to nie znaczy, to co mogłoby się czasami wydawać, że wskazuje nas to na dużo gorszą efektywność, bo wcale tak nie musi być. I być może będzie to ciekawe narzędzie do tego, żeby stworzyć legendarny software. To w zasadzie tyle ode mnie. Ja jestem Tomek Kaczmarzyk, namiary na mnie są tutaj i dzięki wielkie za uwagę.